Polsce w Ustroniu Morskim w 1992 roku wszyscy z Europy przedstawiciele uznali, że jednak trzeba uhonorować ludzi, którzy mimo tak wielkich przeciwności, jakie są, potrafią dawać sobie radę w życiu, potrafią być przykładem dla innych i postanowiono ten dzień na 15 października ustanowić. I w 1993 roku jako pierwsze międzynarodowe obchody Dnia Białej Laski odbyły się w Chinach. A następnie 15 października w Polsce i od tego czasu obchodzimy to święto. Człowieka niepełnosprawnego z dysfunkcją wzroku oraz oczekiwanych zachowań ze strony młodzieży. Za organizację wystaw, prezentację prac osób niewidomych oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży. Za te wszystkie działania wspierające pracę naszego koła serdecznie dziękuję. Dziękuję. Święta niewidomych. Właśnie. Złożyć wam życzenia, abyście ten krzyż, który przypadł wam do niesienia, nieśli zawsze radośnie. I myślę, że nie będzie to trudne, jeśli, jak słyszeliśmy, jesteście otoczeni życzliwością tak wielu ludzi, którzy tu zostali wymienieni, a pewnie nie wszyscy jeszcze zostali wymienieni. Dlatego ja jako duszpasterz chciałbym podziękować bardzo gorąco i serdecznie wszystkim. Ponieważ wielokrotnie miałem okazję Państwa słyszeć przy różnych okazjach i mogę stwierdzić jako osoba niezwiązana z instytucjami muzycznymi czy artystycznymi, że Państwo bardzo pięknie się rozwijacie. Dzisiejszy występ naprawdę był dużym przeżyciem. Także pięknie dziękuję. I również proszę z okazji dzisiejszego dnia wszystkich Państwa o przyjęcie najlepszych życzeń od prezydenta miasta Tarnów. Dziękuję.